Chopin zaprasza. Zgarnij swój sukces. Właściwie zwyczajna szkoła, taka jak wiele innych. Zwyczajni uczniowie, zwyczajne lekcje, przerwy, zajęcia pozalekcyjne, zwyczajne sukcesy i zwyczajne porażki. Można by powiedzieć, szkoła jakich w okolicy wiele, a jednak tu jest inaczej. Inaczej, czyli jak? Zespół szkół imienia księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie to nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku. Od lat systematycznie rozbudowywana i wyposażona w najnowsze urządzenia i pomoce naukowe, aby w każdym wymiarze móc sprostać wymaganiom dzisiejszej młodzieży. Kompleksu obiektów sportowych oraz nowoczesnych pracowni przedmiotowych zazdrości nam niejedna szkoła w okolicy. Jesteśmy szkołą bezpieczną, która ma niepowtarzalny klimat, a nasi pracownicy są zawsze otwarci na potrzeby uczniów. To magiczne miejsce o niepowtarzalnej atmosferze. Wykorzystując swój potencjał, szkoła zawsze stawia sobie najwyższe cele. Popularny Chopin to przede wszystkim rozwój i nieustanne podnoszenie jakości kształcenia. To szkoła, która wnosi na rynek edukacyjny zupełnie nowe i wyjątkowe wartości. Naszą dewizą jest hasło "Zgarnij sukces". W zespole szkół numer 2 funkcjonują dwie jednostki pedagogiczne. Pierwsze liceum ogólnokształcące, które proponuje kandydatom naukę w klasach o 6 różnorodnych rozszerzeniach i technikum zawodowe numer 2, kształcące w zawodzie technik informatyk. Po ukończeniu liceum lub technikum absolwenci mogą aplikować na wybrane przez siebie wymarzone kierunki studiów. Absolwenci technikum informatycznego mogą również od razu po ukończeniu szkoły podjąć pracę w branży IT, gdzie na pewno bez problemu znajdą zatrudnienie. Naszym atutem jest ogromne doświadczenie, dzięki któremu proponujemy kandydatom do naszego liceum optymalny dobór przedmiotów rozszerzonych. Dzięki temu będą oni mogli w trakcie 4 lat nauki rozwijać swoje pasje i zainteresowania, doskonalić się w zakresie wybranych przedmiotów, aż wreszcie pod opieką doświadczonej i doskonale przygotowanej kadry pedagogicznej skrystalizować swoje plany na przyszłość i dostać się na wybrane kierunki studiów. Hejka, nazywam się Mateusz i opowiem Wam dzisiaj troszkę o profilu matematyczno-fizycznym. Jak sama nazwa wskazuje, jest to profil o rozszerzeniu matematyki i fizyki. Zaczynając od tego pierwszego, wygląda to tak, że po prostu wchodzimy do klasy, Sorka sprawdza listę obecności i zaczyna nowy temat. Dokładnie go tłumaczy przy tablicy, gdy są jakieś niejasności, podchodzi i potrafi wszystko wytłumaczyć. Jeżeli ktoś po prostu nie wie, jak zrobić dane zadanie z jakiegoś tematu, to też z tym nie będzie problemu, bo Sorka potrafi po prostu podejść i wytłumaczyć, a nawet zrobić zadanie na tablicy. Jeżeli chodzi o fizykę, jest to moim zdaniem nieco bardziej specyficzny przedmiot, ponieważ jest on troszkę bardziej skoncentrowany na teorii niż na praktyce. Na niektóre rzeczy nie starcza czasu i musimy po prostu uzupełnić tę wiedzę w domu. Nazywam się Jakub i opowiem Wam o naszej szkole przy ulicy Chopina w Lubartowie. Ważnym, jeśli nie najważniejszym aspektem, na który patrzymy, gdy udajemy się do nowej szkoły, są nauczyciele. U nas znajdziesz świetnych specjalistów z każdej dziedziny nauki. Ale oprócz wspaniałych nauczycieli, mamy również cudowną panią pedagog, z którą możesz zamienić kilka zdań, kiedy tylko zechcesz. Jestem Kuba. Opowiem Wam o kierunkach studiów dostępnych po liceum matematyczno-fizycznym. Kierunków tych jest naprawdę dużo, takich bardziej fizycznych, jak chociażby mechatronika czy automatyka, po takie bardziej matematyczne, do których należą matematyka finansowa czy ekonomia. No są też takie oczywiście bardziej zrównoważone, jak chociażby robotyka, ale jest to naprawdę szeroki temat i zachęcam Was do sprawdzenia tego na własną rękę oraz tym samym życzę Wam powodzenia przy rekrutacji. Cześć!
Cześć, pewnie zastanawiasz się nad wyborem swojej przyszłej szkoły i klasy, ponieważ sytuacja na świecie jest taka, jaka jest i nie możesz odwiedzić naszej szkoły na tak zwanych dniach otwartych, a my nie możemy przyjechać do twojej i przedstawić naszej oferty, aby ułatwić ci wybór. Z tego powodu przygotowałyśmy krótkie filmiki, w których postaramy się opisać nasz profil, opowiedzieć trochę o nauczycielach i o szkole. My we trzy chodzimy do zespołu szkół numer 2 imienia księcia Pawła Karola Sanguszki, czyli inaczej krótko do Chopina. Uczęszczamy do pierwszej klasy po podstawówce o profilu społeczno-administracyjnym. Na tym profilu mamy rozszerzone dwa przedmioty: wiedzę o społeczeństwie i geografię. Lubisz polski, WOS? Może marsz o biochemię, ale ta część chemiczna ci nie pasuje. Jeśli tak, to klasa humanistyczno-psychologiczna to może być właściwy wybór. Po takim profilu możesz studiować na przykład psychologię, lingwistykę, kryminologię i wiele innych. Bo human to nie tylko polski. Poza polskim rozszerzonym na tym profilu jest również rozszerzony WOS i biologia. I nie dajcie sobie wmówić, że jest to klasa gorsza od innych. Czy żałujesz swojego wyboru? Nie. Nie. Zdecydowanie nie. I w tym dyskursie nie zachodzi żadna egzaltacja, ani żaden kuriozalny fortel konfabulacji. Atmosfera w klasach jest wręcz rodzinna, a poza nauką na pewno znajdziesz grupkę zainteresowań pasującą dla ciebie. Przed tobą wielka decyzja, ale pamiętaj, jak pisała J.K. Rowling, nadchodzi czas, kiedy trzeba będzie wybierać między tym, co dobre, a tym, co łatwe. Jeżeli lubisz WOS, interesujesz się tym, co się dzieje na świecie, jesteś osobą wygadaną, która potrafi bronić swojego zdania konkretnymi argumentami oraz interesujesz się polityką, to w tym rozszerzeniu będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania. Geografia to bardzo ciekawy przedmiot. Jeżeli odnajdujesz się na mapie, interesują cię podróże, opowieści o świecie i ochrona naszej planety, to tutaj wszystko znajdziesz. Do wyboru są dwa języki, język rosyjski i język francuski. Obydwa gorąco polecamy. Są cudowne. Nauczyciele nie tylko uczą nas mówić w tych językach, ale także poznajemy kulturę i ciekawostki dotyczące tych państw. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Nazywam się Weronika i uczęszczam do klasy o profilu prawniczym, w której rozszerzone są przedmioty takie jak historia i WOS. A językami do wyboru, których możesz się uczyć, jest język niemiecki oraz język francuski. Sam profil oferuje udział w wykładach historycznych, ale na ten temat więcej powie mój kolega Paweł. Cześć, nazywam się Paweł. Jak już wspomniała Weronika, nasz profil daje dostęp do wykładów związanych z naszymi rozszerzeniami. A w starszych klasach dostępne będą przedmioty o tematyce prawnej. Odnośnie rozszerzeń, nauczyciele z historii są bardzo wymagający, ale dobrze prowadzą lekcje, a z notatek, które sporządzamy, łatwo nauczyć się na sprawdzian. Na lekcjach WOS-u duży nacisk kładzie się na współpracę i otwarte wyrażanie swoich myśli i dyskusję. Jeżeli nie prawnicza, to na Chopina na pewno znajdziesz profil dla siebie. Witajcie na biochemię. Macie pewnie wiele pytań, na przykład... Jacy są nauczyciele? Odpowiedź jest prosta. Jeśli chcesz się uczyć, oni ci w tym pomogą. Czy jest tu dużo obowiązków? Jest, ale tyle samo, co na innych rozszerzeniach. Więc odrobiną dobrych chęci na pewno dasz radę. A co będziesz robić na tym profilu? Poznawać tajniki życia. Poznasz, czego stworzony jest świat. Będziesz dużo czytać. Ale liczenie również odgrywa ważną rolę. A co po tym profilu? Często myśli się o medycynie. Ale to nie wszystko. Możesz wybrać weterynarię lub farmację. Pielęgniarstwo, ratownictwo bądź położnictwo. Jest też stomatologia, biologia czy chemia. Oraz kryminalistyka, biotechnologia i optyka. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze dużo opcji. Jak dietetyka lub kosmetologia. Czy biochemia i bioinformatyka? Masz czego wybierać. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. W naszej szkole się rozwiniecie. Poznasz przyjaciół, rozwiniesz skrzydła. Dołącz do nas. Czekamy na ciebie. Zapraszamy na biochem do Chopina. Zostań częścią społeczności ZS2. Chopin zaprasza. Zgarnij swój sukces. Cześć, jestem Patryk.
Chodzę do klasy pierwszej Z Technikum Informatycznego na ulicy Chopina. Jestem tutaj, aby nieco przedstawić Ci naszą szkołę. Nasza szkoła w wojewódzkim rankingu techników zajęła aż 13 miejsce. Próg punktowy jest wysoki, podczas rekrutacji na rok 2019, rok 2020 wynosił on 153 punkty. Ale nie martw się, jeśli zabraknie Ci kilku punktów, nadal masz szansę na dostanie się do szkoły. Ponieważ ktoś, kto przekroczył próg punktowy, nadal może zrezygnować z nauki i zwolnić Ci miejsce. Więcej dowiesz się od moich kolegów z klasy. Cześć, zapraszam Was do dołączenia do Technika Informatyka w naszej szkole. Jest to bardzo ciekawy kierunek, który zmienił się przez ostatnie kilka lat. Duszą na pewno dużo więcej dziewczyn, co oczywiście bardzo nas cieszy. Co fajne, w naszych klasach to nie jest sama teoria, to przede wszystkim praktyka, co dosyć zachęca, bo nie ma takiego, tak jak można powiedzieć, wkuwania, tylko naprawdę uczymy się na wirtualnych maszynach i jest to bardzo ciekawe. W razie jakichś pytań i wątpliwości możecie śmiało do nas pisać. My jako pierwszoklasiści czujemy się trochę tak, wiemy co czujecie po prostu. Dlaczego wybrałam technikum informatyczne? Według mnie ma ono najlepsze rozszerzenia. Mamy rozszerzoną matematykę i informatykę. Rozszerzonej matematyki mamy 3 godziny, a rozszerzona informatyka polega na tym, że mamy 11 godzin zajęć zawodowych w tygodniu. Nauczyciele są naprawdę mili i pomocni. Starają się jak najlepiej nam wytłumaczyć temat, żebyśmy wszystko zrozumieli i mieli jak najmniej nauki w domu. Nie mamy prawie w ogóle niezapowiedzianych kartkówek, ani nauczyciele nas nie pytają. Dzięki temu, że wybrałam tą szkołę, mam więcej czasu wolnego dla siebie. Chcąc pracować w branży informatycznej, musimy podjąć decyzję, jaki kierunek chcemy wykonywać w przyszłości. Najpopularniejsze z nich to jest programowanie, grafika komputerowa oraz testowanie gier. Istnieją jeszcze zawody, o których mało kto zasłyszał, takie jak architektura IT czy projektowanie poziomów. Średnia suma zarobku w branży informatycznej wynosi od 3 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Podczas rozmowy o pracę najważniejsze są umiejętności praktyczne oraz doświadczenie. Dobrym sposobem na zdobycie pracy są również certyfikaty, które pogłębiają naszą wiedzę oraz dają pewność pracodawcy, że zatrudniają kompetentną osobę. Jeden z takich certyfikatów można uzyskać u nas w szkole. Jest on robiony pod nadzorem profesora Duby i certyfikat jest dosyć łatwy, więc jest to łatwa szansa. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to wszystko zależy od Was samych, czy będziecie się uczyć, czy też nie. Nauczyciele są mega wyrozumiali i naprawdę chcą nam przekazać swoją wiedzę w jak najlepszy sposób. Biorąc pod uwagę uczniów, jesteśmy pewni, że znajdziecie tutaj przyjaciół na całe swoje życie. Klasy są różne, i większe, i mniejsze, ale to buduje tylko atmosferę. Uwierzcie, że w tej szkole jest jak w domu. Pomimo, że jest ona duża i na początku będziecie się gubić, starsi Wam pomogą, nie trzeba się bać. Jest przepyszne jedzenie, bez różnicy czy to w stołówce, czy w barku. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zajęcia sportowe są głównie dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania. Są konkursy oraz zawody sportowe, muzyka na przerwach. Życzymy zdrowia i powodzenia w rekrutacji. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w nowym roku szkolnym. Szkoła to również pielęgnowanie jej tradycji. Uroczystości szkolne, obchody ważnych rocznic i świąt państwowych to są atuty, które wyróżniają ją spośród wielu innych. Uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, pożegnanie maturzystów, studniówka, obchody rocznicy odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 maja i wiele innych to działania społeczności szkolnej, które kształtują młode charaktery, uczą miłości do ojczyzny i poszanowania praw człowieka. Obchodzono kilka lat temu setną rocznicę odzyskania niepodległości oraz obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja maturzyści uczcili odtańczeniem poloneza studniówkowego w sali rycerskiej Starostwa Powiatowego. Młodzież tańczyła do specjalnie na tę okazję zaaranżowanych utworów Fryderyka Chopina. No właśnie! Polonez studniówkowy. Studniówka. Bal na 100 dni przed maturą. Piękne stroje. Wspaniałe dekoracje. Podniosły nastrój. Bezbłędnie odtańczony polonez. To akcenty, które są niepowtarzalne i na zawsze pozostaną w pamięci.
Na pewno studniówka organizowana w murach naszej szkoły w hali widowiskowo-sportowej jest jednym z naszych najważniejszych atutów. Jako jedna z nielicznych szkół w województwie nadal kultywujemy ten piękny zwyczaj, aby ten pierwszy w życiu bal był nierozerwalnie związany właśnie ze szkołą. Zapraszamy na naszą stronę www oraz profile w mediach społecznościowych na Facebooku i YouTubie. Śledźcie nas na bieżąco. Chopin zaprasza. Zgarnij swój sukces.